Pola bitew. Wojna z ubotami. Część pierwsza. O 11 rano 3 września 1939 roku brytyjski premier Neville Chamberlain ogłosił, że Wielka Brytania znajduje się w stanie wojny z Niemcami. Tego samego wieczora transatlantyk SS Athenia przepływał w odległości 250 mil na północny zachód od wybrzeży Irlandii, odbywając rutynowy rejs z Glasgow do Montrealu. Na pokładzie statku było 1103 pasażerów i 305 ludzi załogi. Wśród pasażerów znajdowało się 300 Amerykanów i ponad setka dzieci. O 19.30 potężna eksplozja rozerwała lewą burtę statku bliżej rufy. Athenia natychmiast nabrała przechyłu i zaczęła tonąć. Mimo że liniowiec za nim poszedł na dno, utrzymywał się na wodzie przez kilka godzin, zginęło 118 pasażerów i członków załogi, w tym 28 Amerykanów. Athenię zatopił U-30, dowodzony przez porucznika Juliusa Lempa. Bitwa o Atlantyk i wojna z ubotami rozpoczęła się. Sytuacja przed bitwą. Już od czasów średniowiecza Wielka Brytania była uzależniona od handlu zamorskiego. Później stworzyła i powiększała swoje zamorskie imperium, którego zadaniem było dostarczanie surowców naturalnych i pełnienie roli rynku zbytu dla brytyjskich towarów. Jednak Wielka Brytania stawała się coraz bardziej podatna na zakłócenia w handlu. Prawie 40% wszystkich statków handlowych na świecie pływało pod brytyjską banderą. Dla Royal Navy ochrona brytyjskiej floty handlowej stała się priorytetem. Nie trzeba mówić, że wrogowie Wielkiej Brytanii zdawali sobie sprawę z katastrofalnych konsekwencji, jakie mogły mieć dla Królestwa przerwy w wymianie handlowej. W latach 1914-18 Niemcy toczyły podwodną kampanię przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, która nieomal rzuciła Wielką Brytanię na kolana. W kwietniu 1917 roku Niemcy zatopili alianckie statki o łącznym tonażu prawie 900 tysięcy ton. Prawie wszystkie padły ofiarą okrętów podwodnych. To była katastrofalna strata. W efekcie brytyjskie zapasy materiałów niezbędnych do prowadzenia wojny mogły starczyć zaledwie na 6 tygodni. Jednak ówczesne okręty podwodne były małe, delikatne i ulegały częstym awariom. Pierwszy niemiecki okręt podwodny U-1 zbudowano już pod koniec 1906 roku, a w 1908 pierwszy U-bot uzbrojony w pojedynczą wyrzutnię torped odbył 600-milowy rejs po niemieckich wodach terytorialnych. Brytyjczycy uznali nową podwodną broń za niepotrzebną i niesportową. W 1914 roku Winston Churchill, pierwszy lord admiralicji, odrzucił możliwość, jakoby okręty podwodne mogły zagrozić zamorskiej wymianie handlowej Wielkiej Brytanii. Powiedział: nie wierzę, że jakiekolwiek cywilizowane państwo mogłoby się do tego posunąć. Przed bitwą. Pierwsza wojna światowa. Lusitania była zwykłym liniowcem pasażerskim płynącym z Nowego Jorku do Liverpoolu. Zbliżając się do Queenstown w Irlandii, została storpedowana przez U-20. Liniowiec szybko zatonął, pociągając za sobą na dno prawie 2000 pasażerów, z których większość stanowiły kobiety i dzieci. Ponad 100 z nich było Amerykanami. Niemcy próbowali usprawiedliwić ten atak, twierdząc, że Lusitania przewoziła zaopatrzenie wojenne. Mimo że było w tym odrobinę prawdy, nie mogło to być wytłumaczeniem dla zbrodni, która pochłonęła tyle niewinnych istnień ludzkich. Tragedia Lusitanii była początkiem nieograniczonej wojny podwodnej. Każda jednostka pływająca była potencjalnym celem i mogła być zaatakowana bez ostrzeżenia. Brytyjska admiralicja powoli zaczynała zdawać sobie sprawę z tego, że okręty podwodne mogą zupełnie zmienić oblicze wojny. Niemieckie U-boty zaczęły poważnie osłabiać brytyjską i aliancką żeglugę, a obrońcy nie bardzo mieli czym się bronić. Taktyka polegająca na upodobnianiu okrętów wojennych do statków handlowych zmusiła niemieckie okręty podwodne do atakowania z zanurzenia.
Dopiero system konwoju wprowadzony pod koniec wojny spowodował zmniejszenie strat. Do końca I wojny światowej okręty podwodne zatopiły prawie 5 tysięcy brytyjskich statków handlowych. Życie straciło prawie 15,5 tysiąca marynarzy. W tym samym czasie zatopiono 178 niemieckich okrętów podwodnych, na których zginęło ponad 6 tysięcy niemieckich marynarzy. Spowodowali oni jednak, że widmo klęski zajrzało Brytyjczykom w oczy. Był to pokaz możliwości okrętów podwodnych jako niezwykle skutecznej broni. Nie była to lekcja zmarnowana ani dla brytyjskich, ani też dla niemieckich oficerów marynarki, którzy nieco później mieli dowodzić działaniami swoich sił morskich podczas II wojny światowej. Ustalenia traktatu wersalskiego nakładały ograniczenia odnośnie wielkości i składu niemieckich sił zbrojnych. Jedno z tych ograniczeń zabraniało budowanie i wykorzystywanie okrętów podwodnych. Ale Niemcy rozpoczęli pierwszą wojnę jako nowicjusze w dziedzinie walki podwodnej, a zakończyli ją jako eksperci. Choć była mała, niemiecka marynarka nie miała zamiaru pozbywać się przewagi w dziedzinie stosowania nowych metod walki, które mogły mieć kapitalne znaczenie w przyszłym konflikcie. W rezultacie zawiązało się coś w rodzaju tajnego porozumienia pomiędzy niemieckimi oficerami a budowniczymi okrętów, dzięki któremu udało się ukryć fakt, że Niemcy nie mają zamiaru zrezygnować i chcą się rozwijać w oparciu o doświadczenia zdobyte w wojnie podwodnej. Już w 1920 roku utworzono nową sekcję walki podwodnej w ramach Inspektoratu Torpedimin z siedzibą w Kolonii. Równocześnie niemieccy budowniczowie okrętów oferowali pomoc i doradztwo innym krajom, takim jak Japonia, Argentyna, Włochy czy Szwecja. Ten niezwykle sprytny plan sprawiał, że Niemcy nie tracili swoich umiejętności i mieli na bieżąco dostęp do wszelkich nowinek technicznych. W tym czasie powstało też wiele innych dziwnych organizacji, które praktycznie uniemożliwiały aliantom monitorowanie w ramach Ligi Narodów działalności Niemców. Na początku 1930 roku zaprojektowane przez Niemców okręty podwodne budowano dla wielu różnych odbiorców w Holandii, Hiszpanii, Estonii i Finlandii. Co ciekawe, każda z tych jednostek do złudzenia przypominała niemieckie U-boty z czasów I wojny światowej. Kiedy Adolf Hitler doszedł do władzy w 1932 roku, zbrojenia stały się priorytetem. Hitler za wszelką cenę starał się znieść restrykcje nałożone przez traktat wersalski, i to zarówno legalnymi metodami, jak i niezgodnymi z prawem. Na jesieni 1933 roku w Kilonii założono oficjalną szkołę, w której szkolono marynarzy i oficerów załóg okrętów podwodnych. Pierwszymi studentami zostało 80 starannie wyselekcjonowanych oficerów. Równocześnie zaczęto sprowadzać do Niemiec całe sekcje i części okrętów z holenderskich stoczni sponsorowanych przez Niemców. W 1935 roku Hitler zaproponował utworzenie nowej niemieckiej marynarki z okrętami podwodnymi, która ilościowo dorównywałaby prawie połowie floty brytyjskiej. Niestety w tym czasie restrykcje nałożone w Wersalu zostały uchylone przez prawie wszystkich sygnatariuszy, więc Wielka Brytania, nie mając innego wyjścia, musiała zaakceptować nowe niemieckie propozycje. Świat był jednak zdziwiony, kiedy zauważono, że Niemcy wprowadzają do służby nowe okręty podwodne zaledwie 4 miesiące po zniesieniu restrykcji, ale było już za późno. We wrześniu 1939 roku Niemcy dysponowali już 57 U-botami. Tradycyjnie brytyjskie porty miały konkretne funkcje do spełnienia. Na wschodnim wybrzeżu Hal było głównym portem handlującym z północną Europą, Skandynawią i krajami nadbałtyckimi. Newcastle był portem węglowym, a Londyn był najważniejszym portem w handlu zamorskim ze wschodnią Afryką i Azją. Mieli tam swoje siedziby tacy armatorzy jak British India, Orient i P&O. Southampton na południowym wybrzeżu był głównie portem pasażerskim, obsługującym połączenia z Ameryką Północną. Stąd wypływały wielkie liniowce White Star Cunarda, Queen Mary, Akwitania, Mauretania i nowo zbudowana Queen Elizabeth. Na zachodnim wybrzeżu głównym portem obsługującym połączenia z Ameryką były Liverpool i Birkenhead. Z Manchesteru obsługiwał swoje połączenia handlowe Cunard i tacy armatorzy jak Port Line, Harrison Line i Blue Star Line.
Handel z Ameryką Południową odbywał się z portów na Kanale Bristolskim. Wraz z pojawieniem się groźby wojny, role portów musiały się zmienić. Zadania, jakie spełniały porty położone na wschodzie i południu, zostały przydzielone portom znajdującym się na północy i zachodzie, które położone były dalej od wroga. Tradycyjnie rozlokowane bazy marynarki wojennej w Plymouth, Portsmouth i Chatham były zbyt blisko Niemców. Zatem jednostki eskortowe dołączyły do statków handlowych na północy i zachodzie, a główny trzon floty został przeniesiony do baz w Szkocji. Aby poważnie zaszkodzić Wielkiej Brytanii w jej handlu z koloniami i północnoamerykańskimi partnerami, U-boty musiały operować na zachodnim Atlantyku albo na północ od Irlandii aż do Clyde lub w kanale Świętego Jerzego wiodącym na Morze Irlandzkie i do Liverpoolu. Te wody okazały się być obfitym łowiskiem dla U-botów kaiserowskiej floty, gdzie na zachód od Irlandii niemieckie okręty podwodne odniosły swoje pierwsze zwycięstwa. Musiało minąć jeszcze sporo czasu, zanim liczba U-botów zwiększyła się na tyle, że Niemcy mogli przesunąć działania wojenne dalej na zachód. To właśnie w tym rejonie Royal Navy po raz pierwszy wystawiła swoje skromne siły do zwalczania U-botów. Brytyjscy dowódcy. Głównodowodzącym królewskiej marynarki podczas bitwy o Atlantyk był admirał floty Sir Dudley Pound. Jako pierwszy lord morski był odpowiedzialny za sprawy operacyjne i administracyjne brytyjskiej floty. Objął to stanowisko w czerwcu 1939 roku w wieku 62 lat. Przedtem był dowódcą brytyjskiej floty śródziemnomorskiej. Admirał Sir Max Horton był tym oficerem marynarki, którego nazwisko nierozerwalnie wiązało się ze zwycięstwem w bitwie o Atlantyk. 19 listopada 1942 roku został mianowany głównodowodzącym obszaru zachodniego i piastował to stanowisko do końca wojny. Horton był trzecim z kolei oficerem, jaki zajmował to stanowisko. Pierwszym był bohater z I wojny światowej, admirał Sir Martin Dunbar Nainsmith, który otrzymał Krzyż Wiktorii za zasługi jako dowódca okrętu podwodnego na Morzu Śródziemnym. Dunbar Nainsmith musiał borykać się z ogromnymi problemami. Największą jego zasługą było wystawienie pierwszych grup eskortowych i zorganizowanie szkoleń dla ich załóg, aby mogły działać w możliwie najbardziej profesjonalny sposób. Założył też szkołę szkolenia taktycznego w Liverpoolu dla oficerów eskort i bazę szkoleniową w Tobermory na wyspie Mal, gdzie okręty mogły ćwiczyć taktykę pod czujnym okiem wiceadmirała Gilberta Stevensona, potwora z Tobermory. Dunbar Nainsmith był również odpowiedzialny za przeniesienie kwatery głównej obszaru zachodniego z Plymouth do Derby House w Liverpoolu, gdzie była znacznie bliżej pola walki. Niedługo potem, 17 lutego 1941 roku, został zastąpiony na stanowisku głównodowodzącego przez admirała Sir Percy Nobla. Dunbar Nainsmith przejął dowództwo w Plymouth. Admirał Noble był mądrym i popularnym oficerem, znanym z zamiłowania do czystości i nienagannie noszonego munduru. To właśnie on walnie przyczynił się do odniesienia końcowego zwycięstwa nad niemieckimi U-botami. Włożył wiele wysiłku w usprawnienie współdziałania Royal Navy z lotnictwem dowództwa Wybrzeża, w czym wydatnie pomógł mu ówczesny głównodowodzący Coastal Command, wicemarszałek lotnictwa J.M. Robb. 17 lutego 1941 roku ta owocna współpraca zakończyła się przekazaniem admiralicji kontroli operacyjnej nad działaniami RAF-u podlegającemu dowództwu Wybrzeża. Możliwość fizycznego przeniesienia Coastal Command do floty była rozważana, ale odrzucono pomysł z powodów biurokratycznych. Podejmowane przez Nobla wysiłki na rzecz poprawy wzajemnych relacji i operacyjnego dopasowania się między Amerykanami, Kanadyjczykami i Brytyjczykami zakończyły się pewnym sukcesem. Aby umożliwić mu kontynuowanie tego zadania, został zwolniony z funkcji głównodowodzącego obszaru zachodniego i mianowany szefem brytyjskiej misji morskiej w Waszyngtonie. Na dotychczasowym stanowisku zastąpił go admirał Sir Max Horton. Horton, postać jeszcze bardziej ekstrawagancka od Nobla, otrzymał klucz do zwycięstwa. Wyglądał młodo jak na swoje 60 lat i od początku kariery był związany z okrętami podwodnymi. Wstąpił do marynarki w 1904 roku i już rok później po raz pierwszy został dowódcą okrętu podwodnego. We flocie podwodnej służył przez całą wojnę i był pierwszym dowódcą brytyjskiego okrętu podwodnego, który został odznaczony za zatopienie niemieckiego statku. Dla uczczenia zwycięstwa wprowadził zwyczaj wywieszania flagi z czaszką i piszczelami.
Zwyczaj ten jest wciąż praktykowany w królewskiej marynarce. W chwili wybuchu II wojny światowej dowodził rezerwami floty w stopniu wiceadmirała i przez krótki czas był dowódcą północnego patrolu, dopóki Churchill nie mianował go szefem podwodnej floty królewskiej marynarki. Kiedy już przydzielono mu dowództwo obszaru zachodniego, Horton stał się pierwowzorem kłusownika, który zamienił się w gajowego. Reputacja stanowczego dowódcy, jaką miał Horton, jak również doświadczenie w działaniach podwodnych, którym nie mógł się pochwalić żaden z alianckich oficerów, wpłynęły na przydzielenie mu dowództwa. Będąc oficerem flagowym, większość czasu poświęcał na utrzymanie w gotowości bojowej nielicznej i rozproszonej floty podwodnej Royal Navy. Teraz mógł wykorzystać swoje zdolności i zapał do opracowywania strategii. Dzięki szorstkiemu obyciu wśród swoich podwładnych zyskał sobie przydomek połykacza ognia. Wśród stojących niżej w hierarchii określano go jeszcze bardziej obelżywymi słowami. Można było sobie z nim poradzić na dwa sposoby. Całkowicie mu się podporządkować lub przeciwstawić, dysponując znacznie większą wiedzą. Ale aby przeciwstawić się Hortonowi, trzeba było mieć odwagę i pewność siebie, a takimi cechami mogło się pochwalić niewielu. Jednym z nich był jego doradca w sprawach wywiadu, komandor Roger Wynne. Po otwartej wymianie zdań Horton zarzucił Wynne'owi niekompetencję. Ten zaprowadził Hortona do pokoju wywiadu, pokazał mu wszystkie dostępne informacje i zapytał admirała, czy wie, jak on ma sobie z tym poradzić. Po kilku minutach studiowania danych Horton poddał się. No cóż, to nieco wykracza poza moją dziedzinę. To twoja domena, Roger. To było przyznanie się Hortona do błędu, ale dzięki temu do końca wojny komandor Wynne mógł cieszyć się całkowitym zaufaniem swojego przełożonego. Amerykańscy dowódcy. Admirał Ernest King został mianowany głównodowodzącym floty Stanów Zjednoczonych w grudniu 1941 roku. W marcu następnego roku, oprócz obowiązków związanych z zarządzaniem flotą, przypadła mu w udziale także funkcja dowódcy operacyjnego. Po zatwierdzeniu jego kandydatury przez Senat, King pełnił tę funkcję przez cały czas wojny. W pewien sposób był to dziwny wybór. King był typowym anglofobem i odrzucał prawie wszystko, co brytyjskie. Przydzielenie mu tej funkcji w chwili, kiedy współpraca z Wielką Brytanią mogła zadecydować o wyniku bitwy o Atlantyk, prezydent Roosevelt mógł odebrać jako celową prowokację. Wśród najwyższego dowództwa generał George Marshall, szef sztabu prezydenta Roosevelta, był zupełnym przeciwieństwem Kinga. Miał dobre zdanie o Brytyjczykach, a jego kontakty z Churchillem i większością brytyjskich dowódców były poprawne. Do pewnego stopnia obecność Marshalla kompensowała wpływy Kinga. Ernest King urodził się w Lorraine w stanie Ohio w 1878 roku. Miał wystarczająco dużo lat, aby wziąć udział w wojnie amerykańsko-hiszpańskiej w 1898. Pełnił służbę na wielu stanowiskach, zdobywając doświadczenie w artylerii, na torpedowcach, podczas operacji zaminowywania i na okrętach podwodnych. King dowodził również okrętami i dywizjonami, co w owym czasie było naturalnymi etapami kariery dla wyższych stopni oficerów. W przeciwieństwie do jego niektórych brytyjskich kolegów w okresie działań na Atlantyku chętnie wysłuchiwał podwładnych i wykorzystywał ich pomysły. Tym zdobył ich szacunek, ale nieuprzejmość, jaką przy tym demonstrował, nie przysparzała mu przyjaciół. King został mianowany szefem Morskiego Biura Aeronautyki w 1933 roku i głównie na nim spoczywała odpowiedzialność za stworzenie amerykańskiego lotnictwa morskiego, które było o wiele bardziej zaawansowane niż we flocie brytyjskiej. Zajmując stanowisko, zdecydowanie popierał amerykańskie zaangażowanie w operacjach na Atlantyku i bardzo interesował się działaniami przeciwko ubotom. To, co mogło być powodem jego ciągłych interwencji i zaangażowania się w wojnę na Atlantyku, nie miało wpływu na jego stosunek do wojny na Pacyfiku. Dowództwo na Pacyfiku King powierzył wyższym oficerom, którym mógł ufać, takim jak Chester Nimitz. Na Atlantyku King osobiście przejął dowództwo. Dowódcy niemieccy. Admirał Redder był głównodowodzącym niemieckiej floty od początku wojny aż do swojej rezygnacji w 1943. To właśnie on wydawał rozkazy w najbardziej krytycznym okresie bitwy o Atlantyk. Redder wstąpił do niemieckiej marynarki w 1894 roku, w wieku 18 lat.
Urodzony w Hamburgu, służył w oceanicznej flocie, dowodząc krążownikiem, zanim przeszedł na stanowisko szefa sztabu admirała Hipera, który dowodził krążownikami w Bitwie Jutlandzkiej w 1916 roku. Reeder był konserwatystą i niemieckim nacjonalistą, który wierzył, że w okresie międzywojennym niemiecka flota może odegrać główną rolę w odbudowaniu pozycji i potęgi Niemiec. W 1925 otrzymał dowództwo floty bałtyckiej, a w 1928 roku został głównodowodzącym floty. Wtedy właśnie niemiecka flota rozpoczęła swoją transformację, co zaowocowało powstaniem tzw. pancerników kieszonkowych, które pozwoliły obejść restrykcje narzucone przez traktat wersalski. To również dzięki jego zaangażowaniu udało się stworzyć w pełni wyszkoloną i doświadczoną flotę podwodną na długo przed tym, zanim zakaz posiadania przez Niemców tej broni został cofnięty. Reeder opracował również plan Z, w ramach którego Niemcy miały stworzyć potężną flotę w oparciu o nowoczesne pancerniki, krążowniki liniowe i lotniskowce. Niestety dla Niemców wojna rozpoczęła się o 10 lat za wcześnie, aby ten plan mógł przynieść owoce. Reeder zdawał sobie sprawę, że rola niemieckiej marynarki będzie taka sama jak podczas I wojny światowej – atakowanie linii żeglugowych. Użycie okrętów podwodnych będzie miało decydujące znaczenie. Reeder potrzebował odpowiedniego człowieka do tego zadania. Tak więc dowódcą floty podwodnej został Karl Dönitz. To właśnie Reeder nalegał na naczelne dowództwo, aby wprowadziło nieograniczoną wojnę podwodną już na samym początku wojny. Pamiętał, jak niewiele brakowało, aby ta strategia zakończyła się sukcesem w 1917 roku. Ale Hitler pamiętał również, jak ta strategia wpłynęła na opinię publiczną, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych. Admirał Reeder był również przekonany, że flota nawodna może odegrać równie ważną rolę, więc w początkowym okresie wojny wysłał kilka niemieckich okrętów na Atlantyk, co przyniosło umiarkowany sukces. Po stracie Bismarcka w maju 1941 roku działania głównych sił nawodnych niemieckiej floty zostały ograniczone do wód wokół Norwegii i Bałtyku. Niezachwiana wiara Reedera, że okręty nawodne mogą odegrać znaczącą rolę, doprowadziła do jego upadku. 30 grudnia 1942 roku zespół niemieckich okrętów, w skład którego wchodził pancernik kieszonkowy Schier i krążownik Hipper, wypłynął z norweskiego Altenfjordu, aby przechwycić aliancki konwój płynący do Związku Radzieckiego. Niemieckie okręty zostały pokonane przez brytyjskie krążowniki i niszczyciele w bitwie na Morzu Barentsa. To upokorzenie, do którego po części przyczyniła się niechęć Hitlera do wykorzystywania floty nawodnej, było przyczyną wydania przez Führera rozkazu o przekazaniu pozostałych okrętów na złom. Odmowa Hitlera cofnięcia tego rozkazu doprowadziła do rezygnacji Reedera. Został zastąpiony na stanowisku głównodowodzącego przez Karla Dönitza. Bardziej niż jakikolwiek inny dowódca, Karl Dönitz był utożsamiany z bitwą Atlantyk. Dönitz był głównodowodzącym niemieckiej floty podwodnej od momentu jej powstania aż do promocji na głównodowodzącego niemieckiej floty na początku 1943 roku, ale nawet wtedy sprawował kontrolę nad swoimi ukochanymi ubotami. Dostąpił jeszcze większego zaszczytu, stając się po śmierci Hitlera drugim Führerem narodowo-socjalistycznych Niemiec. Przeznaczeniem Dönitza było przejęcie kontroli nad nowo tworzonymi siłami podwodnymi. W czasie, kiedy je tworzono w lutym 1935 roku, Dönitz był kapitanem krążownika Emden. Miał wtedy 43 lata. Urodzony pod Berlinem w 1891 roku, Dönitz wstąpił do cesarskiej marynarki jako kadet w 1910 roku. W 1913 zakończył służbę jako oficer. Kiedy wybuchła I wojna światowa, był oficerem sygnałowym na krążowniku Breslau, który w tym czasie działał na Morzu Śródziemnym. W 1916 roku Dönitz został przydzielony do floty podwodnej. Po służbie uhonorowanej odznaczeniem na U-39 otrzymał dowództwo na UC-25 na początku 1918. W raportach znajdziemy zapiski mówiące o świetnej wojskowej postawie, energii, dobrych manierach, pracowitości, entuzjazmie, popularności i taktowi. Pod koniec 1918 Dönitz dowodził UB-68. W październiku podczas ataku na brytyjski konwój został zmuszony do zatopienia okrętu i poddania się. Przeprowadzający aresztowanie zanotowali, że był posępny i zamyślony. Utrata okrętu stała się jego obsesją. Po przejściu w Anglii badań psychologicznych został odesłany do Niemiec wkrótce po podpisaniu zawieszenia broni. Po powrocie natychmiast wstąpił do marynarki.
Dönitz przetrwał powojenne czystki przeprowadzone wśród oficerów i postanowił zostać w marynarce. Po 2 latach jako dowódca torpedowca komandor Dönitz dołączył do inspektoratu torped i min. Po zadaniach, które wykonywał na okrętach i w sztabie, zdobywał coraz to nowe promocje. W końcu uznano go za oficera, któremu można powierzyć dowództwo nad nową flotą podwodną. 1 października 1935 roku otrzymał promocję na kapitana i został mianowany dowódcą okrętów podwodnych. W tym czasie Niemcy posiadały tylko 3 małe okręty podwodne. Dönitz ściśle współpracował z admirałem Rederem w czasie, kiedy nowa flota zaczynała nabierać kształtu. Zaproponował, żeby Reder uwzględnił w swoim planie Z budowę 300 okrętów podwodnych. To była minimalna ilość, jaka zdaniem Dönitza powinna wziąć udział w nadchodzącej wojnie z Wielką Brytanią. Reder zaakceptował to. Pod koniec lata 1939 Dönitz napisał do Redera, wyrażając obawy co do rozpoczęcia wojny z Wielką Brytanią, w momencie kiedy jego flota nie była jeszcze przygotowana. Został jednak zapewniony przez samego Hitlera, że do takiej sytuacji nie dojdzie. Przez wojnę Dönitz sprawował ścisłą kontrolę nad swoimi okrętami podwodnymi. Po upadku Francji przeniósł swoją kwaterę główną do Brytanii, gdzie mógł być bliżej frontu. Zawsze witał powracające załogi i dbał o wizerunek swojej formacji. To była część kampanii, której celem było stałe informowanie niemieckiej opinii publicznej o sukcesach ubotów, a tym samym zapewnianie środków na rozwój podwodnej floty. Nie zawsze było to łatwe. Dönitz był w stałym konflikcie ze swoim największym konkurentem, Hermannem Göringiem, dowódcą Luftwaffe. W miarę nasilania się działań wojennych Dönitz stale rozwijał swoje pomysły, aby nadążyć za zachodzącymi zmianami. W miarę jak wchodziło do służby coraz więcej ubotów, ustalał słabo bronione strefy na szlakach alianckich konwojów i wysyłał tam odpowiednie siły. Kiedy konwojów było coraz więcej, wprowadził taktykę wilczego stada. Choć twierdził, że był to jego pomysł, to tak naprawdę oparł się na doświadczeniach zdobytych podczas I wojny światowej. Prawdą jest natomiast, że doprowadził tę strategię do takiej perfekcji, iż niewiele brakowało, aby udało mu się zneutralizować podjęte przez aliantów środki zaradcze. Ale Dönitz był realistą i wiedział, że aby wygrać bitwę Atlantyk, jego okręty podwodne musiały zatapiać statki handlowe szybciej niż alianci mogli je zastępować innymi. Kiedy w połowie 1943 roku zdał sobie sprawę, że zaczyna przegrywać bitwę, wiedział, iż jego kampania może zakończyć się klęską. Nie zrezygnował jednak i nalegał, aby coraz więcej środków przeznaczano na jego flotę. Mimo że był drugim i ostatnim Führerem i na dodatek na tyle krótko, iż zdążył jedynie podpisać akt kapitulacji Niemiec, alianci z pewną niechęcią posadzili go na ławie oskarżonych w procesie zbrodniarzy wojennych. Bitwa o Atlantyk była toczona zgodnie z zasadami wojny, z nielicznymi przypadkami łamania tych zasad przez obie strony. Jednak zatopienie liniowca Laconia we wrześniu 1942 skłoniło Dönitza do zmiany zasad odnośnie udzielania pomocy rozbitkom. Uboty nie mogły się narażać. Laconia przewoziła włoskich jeńców wojennych i kilka ubotów zostało zaatakowanych przez alianckie samoloty, kiedy próbowały pomóc rozbitkom. Po tym wydarzeniu Dönitz zakazał swoim dowódcom ratowania rozbitków, chyba że byliby w jakiś sposób przydatni dla okrętów lub dla Niemiec. Cytując jego słowa, kapitanowie ubotów mieli być bezwzględni i pamiętać o tym, że w nalotach bombowych na niemieckie miasta wróg nie ma litości dla kobiet i dzieci. Takie postawienie sprawy było sprzeczne z postanowieniami Układu Londyńskiego z roku 1937 i doprowadziło do tego, że Dönitz zasiadł na ławie oskarżonych. A według słów oskarżyciela na procesie norymberskim było to równoznaczne z rozkazem zabicia rozbitków. Dönitz argumentował, że głównodowodzący floty był odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa okrętom. Jednym ze świadków obrony był głównodowodzący floty Pacyfiku, admirał Chester Nimitz, który stwierdził, że amerykańskie okręty podwodne na Pacyfiku miały takie same rozkazy, jakie wydał Dönitz. W konsekwencji Dönitzowi przedstawiono nieco lżejsze zarzuty i skazano go na 10 lat pozbawienia wolności. Zmarł w 1980 roku. Aliancka eskorta nawodna. W momencie wybuchu wojny Royal Navy dysponowała kilkoma okrętami nadającymi się do obrony konwojów. Flota opierała się na około 20 głównych okrętach rozlokowanych na całym świecie, które miały strzec Imperium Brytyjskiego i tras żeglugowych utrzymujących Imperium przy życiu.
Środki przekazane jednostkom do zwalczania okrętów podwodnych na północnym Atlantyku wystarczyły do zaopatrzenia niszczycieli i słupów w podstawowy sprzęt do namierzania okrętów podwodnych i kilka wyrzutni bomb głębinowych. Okręty nawodne mogły wykrywać okręty podwodne dwoma sposobami. Pierwszy to hydrofony opuszczane do wody. Mogły wychwytywać hałas, jaki robiły silniki ubotów lub ich śruby napędowe. Ale okręty podwodne musiały być bardzo blisko hydrofonów. Obecnie ten system znany jest pod nazwą pasywnego sonaru. Okręty były w stanie wykrywać uboty za pomocą prymitywnych hydrofonów już w 1918 roku. Bardziej zaawansowana metoda polegała na zainstalowaniu nadajnika ASDIC-u w podwodnej części kadłuba. ASDIC to skrót od nazwy komórki, która zajęła się tym problemem w 1930 roku. Wysyłał fale dźwiękowe, które odbijały się od kadłuba okrętu podwodnego. Nadajnik stawał się odbiornikiem, który wychwytywał odbite fale. Obecnie ten system jest znany jako aktywny sonar. W 1939 skuteczny zakres działania sonaru wynosił około 1 mili, ale pod koniec wojny urządzenia te wychwytywały okręty podwodne z dużo większej odległości. Zatopienie Attini i innych bezbronnych statków handlowych na początku wojny zmusiło admiralicję do zweryfikowania swojej pozycji. Wtedy jeszcze Royal Navy bardziej obawiała się kilku niemieckich okrętów nawodnych aniżeli ubotów. Ważnym konwojom często towarzyszył stary pancernik i to wystarczyło, aby odstraszyć Niemców. Kiedy wprowadzono system konwojowania, jego eskortę mogły chronić przez ostatnich kilkaset mil przed portem dwa stare niszczyciele z pierwszej wojny. Za 12 stopniem długości zachodniej konwoje miały szczęście, jeśli otrzymywały eskortę. Jeśli nawet był to przebudowany statek handlowy, uzbrojony w kilka starych dział o kalibrze 152 mm. Podejmowano starania, by zaradzić takiej sytuacji. Niszczyciele i słupy dozbrojono, zwiększając ich możliwości wykrywania ubotów. Lepiej przystosowane statki handlowe, zwłaszcza duże trawlery, przystosowano do zwalczania okrętów podwodnych i wyznaczono im zadania patrolowe. Zgodnie z porozumieniem między Stanami a Wielką Brytanią, 40 przestarzałych amerykańskich niszczycieli po szybkiej adaptacji zasiliło Royal Navy. Jednak głównym zadaniem było znalezienie takiej jednostki, którą można by szybko, łatwo i tanio zbudować, uzbroić i wprowadzić do służby. Rozwiązanie znaleziono w Middlesbrough. Firma Smith Dock Limited wyszła z pomysłem budowania eskortowców na bazie konstrukcji ich statku wielorybniczego Southern Pride. Jednostka była nieco większa od ich statku, nieco ponad 1000 ton wyporności z załogą około 100 ludzi i osiągała prędkość 16 węzłów. Była uzbrojona w jedno działo kalibru 102 mm plus kilka działek przeciwlotniczych, ale miała dobry sonar i zabierała na pokład 70 bomb głębinowych. Pływanie na korwetach typu Flower, jakie nazwano, było uciążliwe dla załóg ze względu na ich małą dzielność morską. Jednostka była jednak idealnym wyjściem z sytuacji i została uwieczniona jako fikcyjna korweta Róża Wiatrów w książce i filmie Okrutne Morze. Korweta typu Flower i jej następczyni typu Castle wypełniały swoją rolę, dopóki nie pojawiła się lepsza konstrukcja. Po przystąpieniu do wojny Ameryki, dzięki ogromnym jej mocom produkcyjnym, Stany Zjednoczone mogły przekazać Wielkiej Brytanii sporą liczbę niszczycieli eskortujących. Były nieco mniejsze od jej niszczycieli, ale za to o wiele lepiej nadające się do eskortowania konwojów. Wielka Brytania zbudowała własny odpowiednik, niszczyciel typu Hunt. Co ważniejsze, w brytyjskich korwetach zaczęto wprowadzać zmiany, zamontowano nowe silniki i dodano jedną śrubę napędową, co umożliwiło zwiększenie prędkości okrętów do 21 węzłów. Zastosowano też lepsze uzbrojenie i zwiększono liczbę przewożonych bomb głębinowych do 150. Tak oto zrodziła się współczesna fregata. Mimo to budowa korwet była kontynuowana aż do końca wojny. Budowano również duże trawlery i trałowce, ale ich rola jako eskorty konwojów była drugorzędna. Modernizowano także stare niszczyciele, które przejęły funkcję eskortowców, dając początek nowemu typowi niszczycieli. Alianckie samoloty. W 1942 stało się jasne dla brytyjskich i amerykańskich dowódców, że aby wygrać bitwę Atlantyk, trzeba mieć odpowiednie samoloty. Niemieckie uboty stanowiły groźną broń, ale były podatne na niespodziewany atak, kiedy podążały za konwojami lub kiedy wpływały czy wypływały ze swoich baz w zachodniej Francji.
Stało się to oczywiste w momencie, kiedy alianckie samoloty zostały wyposażone w radar, który mógł wykryć cel z odległości wielu mil. Dodatkowo pod kadłubem samolotów instalowano silne reflektory, dzięki którym można było atakować okręty wroga nawet w nocy. Reflektory nie tylko oświetlały okręt podwodny, ale także oślepiały jego załogę, uniemożliwiając jej szybką reakcję. Problem zawsze stanowił zasięg. Atlantyk był rozległym polem walki, a samoloty z tego okresu nie miały wystarczającego zasięgu. Luka powietrzna między Nową Fundlandią, Islandią i zachodnim wybrzeżem Wielkiej Brytanii była zawsze ważna, a zamknięcie jej samolotami miało decydujący wpływ na wynik bitwy o Atlantyk. Znalezienie odpowiedniego samolotu stało się priorytetem. Mogły startować ze statków płynących w konwojach lub ze strategicznie rozlokowanych baz lądowych. Alianci założyli swoje bazy na Grenlandii, Islandii i Wyspach Owczych. Ale inne bazy, które mogły być bardziej potrzebne, jak choćby na Azorach czy w Irlandii, były niedostępne ze względu na neutralność tych państw. Teraz przyszła pora na samolot. Wielka Brytania miała spore doświadczenie w wykorzystywaniu łodzi latających. Ich wszechstronność była bardzo pożyteczna, zwłaszcza we wczesnym okresie konfliktu. Short Sunderland i Consolidated Catalina okazały się wyjątkowo skuteczne. Dzień i noc łodzie latające Sunderland patrolowały akwen na wschodzie, śledząc działalność Niemców na wybrzeżu. Ale idealny, dalekosiężny samolot morski musiał mieć cechy bombowca, a taki samolot trudno było znaleźć, kiedy dowództwo bombowe RAF i siły powietrzne USA zazdrośnie strzegły samolotów, jakie posiadali. Zapotrzebowanie na samoloty potrzebne do przeprowadzenia nalotów bombowych na Niemcy było tak duże, że dowództwo obrony wybrzeża musiało się zadowolić takimi maszynami jak Wellington czy Avro Lancaster. Jeden samolot miał wywrzeć ogromny wpływ na przebieg bitwy. B-25 Liberator miał zasięg ponad 4000 km, a po zamontowaniu dodatkowych zbiorników paliwa mógł pozostawać w powietrzu przez 18 godzin. Był użyteczny jako bombowiec i z tego powodu bywał kością niezgody między dowództwem bombowym a obrony wybrzeża, od czasu kiedy to ostatnie nabrało przekonania co do przydatności bombowca. Samoloty, które przydzielono do dowództwa obrony wybrzeża, szybko dowiodły swojej przydatności, pokrywając zasięgiem prawie cały północny Atlantyk. Aby zapewnić jako taką osłonę powietrzną poza zasięgiem samolotów startujących z baz lądowych, alianci musieli zdać się na samoloty zaokrętowane. Ponieważ flota miała niewiele lotniskowców i często były one potrzebne gdzie indziej, należało znaleźć alternatywny i tańszy sposób zapewnienia osłony. Początkowo pewna ilość statków handlowych została wyposażona w katapulty obsługujące samoloty myśliwskie Hurricane. Zadaniem tych jednostek nie była jednak walka z ubotami. Zadaniem myśliwców było zestrzeliwanie niemieckich bombowców rozpoznawczych Condor, które stanowiły poważne zagrożenie dla konwojów zbliżających się do Wysp Brytyjskich. Te statki były również często używane na trasach arktycznych konwojów. Główną wadą takiego rozwiązania było to, że samolot musiał wodować, gdyż nie można było podjąć go z powrotem na pokład. Kolejnym rozwiązaniem były statki handlowe przerobione na lotniskowce. Taka jednostka przewoziła swój zwykły ładunek i jednocześnie na pokładzie pokrytym zwykłymi deskami mogła przejmować ograniczoną liczbę samolotów. Zazwyczaj Swordfishe i Albacory. Te samoloty, nie nadające się do innych zadań, idealnie nadawały się do zwalczania ubotów na ograniczonym obszarze. Ostatecznym rozwiązaniem był lotniskowiec oddelegowany do ochrony konwojów. Te jednostki budowano od podstaw lub przerabiano już istniejące kadłuby. Prawie wszystkie zostały wybudowane w USA i służyły nie tylko jako osłona konwojów, ale także jako lotniskowce pomocnicze, głównie w wojnie na Pacyfiku. Każda z jednostek mogła zapewnić konwojom stałą osłonę powietrzną. Ich działalność mogła ograniczać tylko zła pogoda. Lotniskowiec mógł zabierać na pokład do 30 samolotów, w tym zarówno myśliwce, jak i maszyny do zwalczania okrętów podwodnych, takie jak Grumman Avenger. Pierwszy niemiecki okręt podwodny do złudzenia przypominał typ UB-2, wprowadzony przez Niemców do służby pod koniec I wojny.
Typ 1A był średniej wielkości okrętem o wyporności 600 ton, którego konstrukcję oparto o jednostki budowane w Turcji. Zbudowano tylko dwa okręty i w chwili wybuchu wojny służyły jako jednostki szkoleniowe. Typ 2A był małym, nadbrzeżnym okrętem i choć zbudowano ich 6, one również nie odegrały znaczącej roli, głównie ze względu na niewielki zasięg, nie przekraczający 1000 mil. Typy 2B, C i D były modyfikacją tej konstrukcji. Były małe, o wyporności 300 ton, co znacząco ograniczało ich działalność. W bitwie o Atlantyk brały udział dwa podstawowe typy ubotów. Typ 7 o średnim zasięgu i 9 o dużym zasięgu. Cała produkcja była skoncentrowana na tych dwóch typach. Obie konstrukcje powstały w połowie lat 30., mimo to zaczęły być zastępowane nowocześniejszymi jednostkami dopiero pod koniec wojny. Typ 7 miał wyporność około 700 ton, a późniejsze ich wersje sięgnęły nawet prawie 1000 ton. Miały 67 metrów długości i były uzbrojone w wyrzutnie torped o kalibrze 533 mm. Cztery z nich były rozmieszczone na dziobie i jedna na rufie. W sumie okręt przewoził 14 torped lub min. Płynąc na silniku dieslowskim po powierzchni, okręt miał zasięg 6,5 tysiąca mil. W zanurzeniu płynąc na akumulatorach typ 7 mógł przepłynąć około 80 mil z prędkością 4 węzłów. Załogę stanowiło 44 ludzi i w razie potrzeby okręt mógł zanurzyć się na głębokość około 200 metrów. Typ 9 był nieco większy, a jego wcześniejsze wersje miały wyporność ponad 1000 ton. Do 1600 ton dochodziła wyporność typu 9D2. Wcześniejsze wersje miały zasięg ponad 8000 mil, zaś zasięg późniejszych dochodził do 11 tysięcy mil. Okręty te uzbrojone były w 22 torpedy lub miny, odpalane z 6 wyrzutni, z których 4 znajdowały się na dziobie i 2 na rufie. Ich załogę stanowiło około 55 ludzi. Oba okręty mogły pozostawać w zanurzeniu przez około 24 godziny. Później musiały się wynurzyć, aby naładować baterie i oczyścić powietrze wewnątrz. Oba typy uzbrojone były w broń pokładową używaną głównie przeciwko flocie handlowej. Później jednak częściej używano jej do obrony, kiedy okręt dał się zaskoczyć na powierzchni przez samolot. W miarę jak coraz częściej zaczęło dochodzić do takich sytuacji, na okrętach zainstalowano działka przeciwlotnicze. Duże działo na pokładzie okrętu typu 7 miało kaliber 88 mm, a działo 102 mm instalowano w typie 9. Dodatkowe uzbrojenie stanowiły działka kalibru 37 i 20 mm. W późniejszym okresie wojny na niektórych okrętach armaty zastępowano dodatkowymi działkami przeciwlotniczymi. Okrętami zaopatrzenia dla tych dwóch typów okrętów były duże jednostki oceaniczne, dzięki czemu uboty mogły dłużej pozostawać na swoich pozycjach. Po pobraniu zaopatrzenia warunki życia na tych jednostkach dodatkowo się pogarszały. Okręty zaopatrzenia, nazywane mlecznymi krowami, miały wyporność prawie 2000 ton i mogły przewozić do 432 ton ropy, żywności i innego zaopatrzenia. Zamówiono tylko 10 jednostek tego typu. Zrezygnowano z produkcji ubotów na dużą skalę i ograniczono się do konstruowania dwóch głównych typów. Niemcy nie mieli możliwości udoskonalania swoich jednostek. Stosunkowo niewielkie rozmiary ubotów uniemożliwiały instalację dodatkowego sprzętu, takiego jak nowe systemy łączności czy radary. Warunki życia na jednostkach obu typów były trudne. Załoga musiała spać tam, gdzie akurat było miejsce i często nawet na aparatach torpedowych. Załoga zmuszona była do korzystania z jednej toalety. Na okręcie mogło być niezwykle gorąco lub bardzo zimno. Klimatyzacja nie istniała. Przy ograniczonej ilości miejsca na żywność i wodę pitną, racje były minimalne i załoga musiała przez wiele dni obywać się bez mycia i golenia. Ale w 1943 roku okazało się jasne, że te przestarzałe konstrukcje nie będą w stanie dorównać nowym technikom zwalczania okrętów podwodnych stosowanym przez aliantów. Trzeba było znaleźć nowe rozwiązania. Pierwszym z nich było wyposażenie w tzw. chrapy szybkich okrętów podwodnych, które mogły znacznie dłużej pływać w zanurzeniu. Tego typu jednostki były zdecydowanie mniej narażone na ataki alianckich samolotów dalekiego zasięgu, które właśnie zaczęto coraz liczniej stosować.
i jednocześnie uzbrojenie pokładowe musiało zniknąć z pokładów, gdyż tylko w ten sposób można było uzyskać bardziej opływową linię, a tym samym zwiększyć prędkość. Szybkość w zanurzeniu przekraczała 12 węzłów. W porównaniu z 4 przy poprzednich konstrukcjach była to ponad 3-krotna poprawa. Planowano budowę 2 nowych typów w oparciu o te usprawnienia. Typ 21 przeznaczony do oceanicznych patroli i nadbrzeżny typ 23. Ich duża prędkość podwodna mogła być utrzymywana tylko przez krótki czas. Później trzeba było ładować baterie. Rozwiązaniem tych problemów były turbiny gazowe, których praca nie zależałaby od powietrza z zewnątrz. Taki system został opracowany przez inżyniera Helmuta Waltera, który jako gazu użył nadtlenku wodoru. Jednak prace wdrożeniowe posuwały się bardzo powoli i zbudowano tylko kilka eksperymentalnych okrętów. Ani jeden U-boot z tym systemem nie wszedł do służby. W sumie niemieckie okręty podwodne były dobrymi, konwencjonalnymi typami, dobrze przystosowanymi do roli, jaką wyznaczyło im niemieckie dowództwo. Niemcy zbyt późno przystąpili do modernizacji swoich jednostek. Zanim weszły do służby, bitwa o Atlantyk została przez nich przegrana. Wersja polska, Studio Company, Warszawa. Tekst Dariusz Matusik. Czytał Robert Samot.